Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Kamil Małecki i zapraszam Was do oglądania Tour de Tour. Witam Was w codzienniku po 20 etapie Giro d'Italia. Jak mówiłem, ten codziennik jest z Rzymu. Pokażę Wam kilka obrazków, ale ze mną jest gość Bartosz Veyron, prezes firmy Veyron, ale też dystrybutor marki Named Sport, której mam przyjemność być ambasadorem od dłuższego czasu i która jest bardzo związana z kolarstwem. To prawda, Named Sport kocha kolarstwo, ale Named Sport przede wszystkim łączy się ze sportem. To taka królewska dyscyplina dla Namedu. Ale cieszymy się, że tutaj możemy też przede wszystkim gościć Ciebie jako naszego koronnego gościa, bo to też nie jest Twój pierwszy wyjazd z nami na Giro. Dokładnie. W zeszłym roku byłem na dwóch etapach w klubie Giro. Opowiadałem Wam o tym, jak blisko byłem peletonu. Jako dziennikarz nie da się podczas jazdy tak blisko być, jak w tym właśnie klubie Giro. W zeszłym roku byłem na dwóch etapach, a w tym roku przyjechaliśmy na zakończenie. Przyjechaliśmy powitać Staszka Aniołkowskiego po pięknym Giro. No, myślę, że to będzie jutro ciekawy sprint. Po długim czasie braku Polaków. Tak naprawdę w sprincie, no to można powiedzieć, że to jest dla niego ogromna szansa. I jeszcze tylu Polaków na mecie jutro będzie. To jest też świetna okazja. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, 20 etap, no właściwie można powiedzieć, że krótka piłka. Pogaczar zrobił to, co chciał zrobić. Były tam najpierw wątpliwości. Ja też miałem taki moment, no bo przyznaję, dzisiaj nie oglądałem całego etapu. Oglądałem momentami, włączałem, jak było coś ciekawego, to zostawałem. I nagle na tej grupie naszej WhatsAppowej komentatorskiej dostałem taką wiadomość, czy ktoś wie, co się dzieje z Pogaczarem? No to natychmiast włączyłem oczywiście, żeby zobaczyć, co się z tym Pogaczarem dzieje. Nic się nie działo. No płynu tego kremu przeciwsłonecznego, nie z filtrem przeciwsłonecznym nie było w samochodzie. Zdenerwował się, ale i tak zrobił swoje. Słuchajcie, Rafał Majka, znowu fantastyczna robota. Te ucieczki, Pellizzari, Vendramę znowu próbował. No było trochę tych akcji, ale widać było cały czas, od momentu, kiedy ekipa UAE Team Emirates wyszła na prowadzenie, że Tadej Pogaczar, tak jak powiedział, chce jeszcze jeden etap wygrać, chce ten etap wygrać, dużo słoweńskich kibiców. No i ma swoje szóste zwycięstwo, prawie 10 minut przewagi w klasyfikacji generalnej. No to jest knockout. Knockout, to prawda, ale też widać tych kibiców, których wspomniałeś ze Słowenii, nawet dzisiaj na tym podjeździe z flagami na mecie, z którymi on się witał, dziękował im za wspólne kibicowanie, więc można powiedzieć, że ludzie z Bałkanów no, też dominują od dobrych kilku lat i są, można powiedzieć, równorzędnymi kibicami jak my Polacy, bo Polacy są świetnymi kibicami. I ja osobiście żałuję, że nie mamy takiego Polaka na takim poziomie, żebyśmy mogli na finiszu kibicować, ale to jest no, piękno tej dyscypliny tak naprawdę. Ale... To prawda. Ja pamiętam czasy, kiedy się pojawiali kolumbijscy kibice przy trasach, kiedy jeździł Quintana i tak dalej. Później się kibice z Ekwadoru zaczęli pojawiać, a teraz mamy no, mnóstwo Słoweńców, ale też no, ten sport słoweński nie tylko, bo mówisz o różnych dyscyplinach, no oni nie tylko w kolarstwie są tak mistrzami, jest. Bo tak naprawdę dwóch głównych rywali na Tour de France to będzie Pogaczar i Roglic. To będą dwaj Słoweńcy będą walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu. No to jest absolutnie niesamowita historia. Masz rację, jednak z drugiej strony powiem, że my od kilku dobrych lat obserwujemy ekspansję sportu ze Słowenii. Oni wiele lat temu zainwestowali w program tak naprawdę diagnozujący młodzież już w bardzo młodym wieku, w szkołach podstawowych i dzisiaj ich tak naprawdę ekspansja jest w kolarstwie, to jest raz, gdzie Ty to przede wszystkim kochasz, w piłce ręcznej, w koszykówce, w piłce nożnej. No, my też z Namedem to widzimy, bo mamy, można powiedzieć, odbiorców i też w Słowenii, i we Włoszech, i w Polsce. Mamy też wielu słoweńskich sportowców. Ja jestem z tego zachwycony, bo to jest tylko urozmaicenie tak naprawdę. No, jesteśmy szczęśliwi. A powiedz mi, jak już o Namedzie rozmawiamy, no bo kolarstwo, ja się wziąłem tutaj dlatego, że Named Sport jest głównym partnerem Giro d'Italia. Ale jest ty kochasz Włochy, to dlatego przede wszystkim. To też, to swoją drogą, ale, no, ale to tak jak powiedziałeś, to są różne inne dyscypliny. Na ile mocni jesteście, jakbyś tak porównał kolarstwo do innych dyscyplin? Nie chcę obrażać kolarstwa, ale kolarstwo to naprawdę jest tyle w porównaniu do innych dyscyplin, bo u nas kolarstwo w Polsce niestety no, ciężko dorównać Hiszpanii, Włochom czy Beneluxowi, aczkolwiek życzę, zaciskam kciuki, bo też wspieramy kolarstwo dobre kilka lat. Natomiast myślę, że w głównej mierze to ciągle piłka nożna, dominatorem jest siatkówka i to jest bardzo do dzisiaj doceniona nasza marka przez siatkarzy. Ale jesteśmy otwarci na każdy rodzaj sportu. Ja wiem, że i w ręcznej jesteście, i w żużlu jesteście. No, żużel też. Wielu żużel też, to też można powiedzieć jednoślad. Natomiast no, staramy się dywersyfikować to dosyć mądrze. Klient nas odbiera tak naprawdę. Klient wybiera, ale przede wszystkim młodzież. To jest nasz trend, w którym chcemy być. Dlatego tutaj na Giro jesteśmy na mecie, na starcie, na każdym etapie. Nasza karawana jest to tak praktycznie już szósty rok.
To jest ogromny też wysiłek całego teamu, ludzi, których też jutro będziesz mógł kolejny raz zobaczyć. Tak, wyobraźcie sobie te wszystkie elementy, które widzicie pomarańczowe w trakcie etapu, te wszystkie wielkie tam hydrafity i inne, które stoją, to wszystko trzeba każdego dnia przywieźć. Napompować, w tych punktach rozstawić, potem to trzeba wszystko zebrać. To jest naprawdę no, wielka robota. Jeszcze do tego ten samochód taki wielki, który stoi na mecie, no to wszystko działa i jest tam przecież, no jakieś są konkursy, coś tam, no tam cały czas coś się dzieje. To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Ja myślę, że to jest przygotowane z reguły, z moich informacji, z tego co też wiemy, to jest około 3 miesiące wcześniej przygotowana karawana, ilość ludzi. A trzeba też pamiętać, że ten moment w tym momencie w sezonie jest równie ważny, bo jesteśmy praktycznie 2,5 miesiąca przed Igrzyskami Olimpijskimi. Niedługo mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, gdzie my jako NAMED z wieloma teamami po prostu będziemy obecni w ich torbach, u fizjoterapeutów, więc to jest też umiejętność podzielenia tego tak naprawdę na tak ogromną skalę, ale no słuchajcie, mogę powiedzieć tak, praktyka czyni mistrza, NAMED też w swoim zespole ma świetnych ludzi, poza tym każdego dnia się też czegoś uczymy i bardzo blisko pracujemy ze sportowcami. Mi się wydaje, że w naszym przypadku to jest to jakby czucie w szatni, na boisku, na hali, na wyścigu, nawet na torze tak naprawdę, bo przecież nasi torowcy w tym momencie się szykują też do Igrzysk Olimpijskich i tutaj upatrujemy być może jakiegoś medalu, nie zapeszajmy. Trenerzy są mocno zmobilizowani, pomimo różnych trudności. Ale jesteśmy, mamy tam w środku swojego człowieka, Marcina, którego tutaj pozdrawiam. Rok temu przecież był Marcin z tego. Tak, Marcin Niedziłka, ja też pozdrawiam serdecznie. Na pewno się ucieszy, a zobaczymy. No. Giro jest pewną puentą, potem mamy kolejne też wyścigi, więc nie zapominajmy o tym, że w tym roku są Igrzyska, potem jeszcze wcześniej była Tour de France, tak? Tak, jeszcze więc... Mistrzostwa Świata, jeszcze Tour de Pologne. Oj, będzie się działo znaczy, naprawdę. Ja nie zazdroszczę kolarzom, bo to trzeba przejechać w tym roku i to jest kawał naprawdę kilometrów do obrobienia. No nikt nie mówił, że będzie łatwo, to jest bardzo trudna dyscyplina sportu. To jest tak, jak kiedyś powiedział pan Tani, którego ja wiem, że niektórzy nie lubią, ale to były naprawdę fantastyczne słowa, że kolarstwo jest tak trudną dyscypliną sportu, że najsłabszy kolarz jest wielkim sportowcem. To prawda. I tutaj nawet w Rzymie widać w niektórych zakamarkach ciągle ludzie kochają pan Taniego. Zresztą noszę jego koszulki na podjazdach, wypisane to jest na asfalcie żółtymi kredami, niebieskimi kredami i tak dalej, więc no jednak duch pan Taniego się unosi nad Giro. Ale też oni lubią taki, wiesz, ja zawsze mówię, że pan Tani to był taki Jim Morrison kolarstwa, wiesz, to takie mam skojarzenie, natomiast Włosi szczególnie, ale w ogóle kibice, lubią kolarzy, którzy mają fantazję, którzy to, tak jak Pogaczar, wiesz, no takie rzeczy jak on robi dzisiaj, słuchajcie, ta scenka dzisiaj z bidonem, no to przecież była poezja, no to jest, tak robią tylko wielcy mistrzowie, który kolarz, jadąc po zwycięstwo, okej, no nie ma tutaj rywala godnego siebie, te zwycięstwo odnosi dosyć swobodnie, ale jednak, no jadąc, widząc tego biegnącego chłopaka przy trasie, podjeżdża do swojego masażysty, bierze bidon i oddaje ten bidon kibicowi. Widzieliście tę scenę wcześniej na jednym z etapów, jak rzucił rękawiczki, jak kibic oszalał z radości. On potrafi takie rzeczy robić. On raz, że sam się cieszy tym kolarstwem, a dwa, że potrafi innym dawać radość i ja widzę, że Włosi go już też uwielbiają. Znaczy on płynie razem z turem. On płynie razem z turem i ten młody, który dzisiaj tam odebrał ten bidon, na pewno na ustach wielu dziennikarzy będzie i całego świata, ale trzeba powiedzieć, że też trzeba umieć być sportowcem. Bo jak jesteś sportowcem i jedziesz przede wszystkim dla kibiców, to jest jedna rzecz. I w tym momencie prawdziwym przeciwnikiem dla Pogaczara jest on sam sobą. Mhm. Sam dla siebie. Oczywiście ma wspaniały team, ma naszego Rafała Majkę, który mu kapitalnie pomaga, to trzeba powiedzieć sobie wprost. I wydaje mi się, że nie ma takiego drugiego pomagającego jak Rafał. No. No nie ma. Nasz Gret jest nie kapitalny ma. I jeszcze dzisiaj słuchałem chwilkę jego wywiadu, sam powiedział, że perfekto, żeśmy zrobili wszystko, robotę perfekto i tak samo trenerzy i ludzie, cała ekipa, więc czapki z głów naprawdę dla Zgreda, bo uważam, że no, to jest Polak, który zasługuje na czerwony dywan, gdy tylko się u nas w Polsce pojawi. To prawda. No, nie wygrał etapu, na co bardzo liczyliśmy, ale też widzieliśmy, jak ten wyścig wyglądał. Też widzieliśmy, co zrobił dzisiaj na tym 20. etapie. Ta jego praca, kiedy tam z tyłu już naprawdę no, zostali nieliczni, bo został ten Martinez, który dzisiaj rzeczywiście jechał bardzo dobrze, ale widzieliśmy, no... Zerwał Tomasa, zerwał innych, to się wprawdzie potem zjechało wszystko, ale no jednak ta praca Rafała to znowu była ta ostatnia, najważniejsza zmiana po to, żeby tego Pogaczar mógł w pewnym momencie ruszyć po prostu po swoje, dojść do Pellizzariego, wyprzedzić go, pojechać po zwycięstwo. Także tak, to bardzo dobry wyścig Rafała Majki, bardzo dobry wyścig też Staszka Aniołkowskiego, który jeszcze będzie miał swoją szansę jutro i mam nadzieję, że jutro będziemy wspólnie go oglądać i wspólnie się cieszyć. Ten finisz, zobaczcie, tak wygląda finisz etapu 21.
piękne miejsce pod samym Koloseum. To będzie naprawdę przepiękny finisz, przepiękne zwieńczenie tego wyścigu. Oni będą są rundy jeździć wokół Koloseum. Dzisiaj nawet nakręciłem, to są te ujęcia, bo stałem tam. Alpiniści pracowali na Koloseum, coś wielkiego rozwijali. Nie doczekałem do końca, bo to strasznie długo trwało, ale specjalnie nakręciłem te kilka ujęć, bo ciekawy jestem, czy to nie była taka wielka płachta mówiąca o Giro d'Italia. Może nie, może to była jakaś reklama czy coś innego. Zobaczymy jutro, ale coś rozwijali. Myśmy też to widzieli dzisiaj, bo żeśmy szli koło Koloseum, chociaż faktem jest, że być może to była jakaś ekipa strażaków, która testowała jakieś elementy alpinistyki, chociaż... Nie. Oni potem przynieśli płachtę, którą tam mieli przygotowaną, tylko ciągle jej nie rozwijali. Najpierw ją przetransportowali na górę i później tam coś z nią robili, ale ja myślę, że to jest płachta, która miała być powieszona, tylko nie wiem, co na niej jest. Jutro zobaczymy to, jutro wam obiecuję, że wam pokażę, co jest na tej płachcie. Widzieliście te momenty właśnie rozwieszania, przygotowywania. Zobaczymy, co z tego wyszło. Czyli podsumowując ten 20 etap, no to tak naprawdę Tadej Pogacar potwierdził dominację. Prawie 10 minut w generalce. Martinez jest drugi, Thomas jest trzeci. Myślę, że to się już nie zmieni, że te miejsca się już nie zmienią po etapie w Rzymie, na którym bardzo liczymy na dobrą jazdę Stanisława Aniołkowskiego. I tak naprawdę, to chcę to jeszcze raz powtórzyć, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to było bardzo ciekawe Giro każdego dnia. Dodam jeszcze jedną rzecz, że mówisz o Martinezie, który walczył o drugie miejsce, to nie zapominajmy o tym, że w tych ekipach, które tutaj jadą na turze, to mamy nie tylko polskich zawodników, bo mamy też polskich mechaników, polskich masażystów, którzy naprawdę odgrywają kluczowe role i to w niektórych teamach po trzech, a nawet czterech, z którymi raz na jakiś czas mamy kontakt, bo wymieniamy swoje doświadczenia, ale również coś im dosyłamy na to Giro, więc tu naprawdę jest silna grupa Polaków. W każdej grupie, w każdej ekipie oni są tutaj obecni, czy to kierowcy, czy fizjo, czy nawet bym powiedział osteopaci. Dla mnie, jako dla osoby, która wiele lat jest w medycynie sportowej, powiem szczerze, to jest taka wisienka na torcie, bo widząc Polaków dzisiaj, chociażby naszego Rafała Majkę, prawda, ty wspominasz o Aniołkowskim, to jednak wiemy, że w tych busach, nieraz tymi bidonami na podjazdach, na zjazdach, z tymi torbami, co trzymają nawet te batony, żele, po prostu jesteśmy i też czapki z głów dla naszych Polaków, bo oni utrzymują się długo w peletonie i kierownicy, dyrektorzy podkreślają nieraz, jaką ważną odgrywamy rolę od lat z doświadczeniem z punktu widzenia naszych fizjoterapeutów. Są po prostu docenieni. Wiesz, co mi powiedział kiedyś jeden masażysta z Quickstepu? Powiedział mi, słuchaj, bo z Polakami to jest tak, że jak jest jakiś problem i my go próbujemy rozwiązać i w końcu siadamy i stwierdzamy, że się nie da, to Polak wtedy wstaje i mówi, jak się nie da. Da się. I dlatego my ich tak lubimy, dlatego oni są w tych naszych teamach, bo po prostu oni potrafią właściwie z każdym problemem sobie poradzić. Rzeczywiście są bardzo cenieni, tak jak nasi kolarze są bardzo cenieni, tak cała ta obsługa polska także jest bardzo ceniona i w niektórych teamach to jest no naprawdę po kilka, pięć, sześć osób spokojnie. Także są. Z nimi się też jutro spotkamy i to też jest taka fajna okazja, bo zwykle na Tour de Pologne można ich spotkać, a tu można ich spotkać także na Giro, także... Słuchajcie, codziennik też był we współpracy z Named Sportem, też rozmawialiśmy z Bartkiem, że warto coś takiego zrobić, że warto, żeby ten codziennik był, żebyście mieli każdego dnia informacje po etapie. Także też dziękuję Ci, Bartku, za współpracę i cieszę się na jutro i jutro też się usłyszymy, jutro też się zobaczymy. Tak jest. Będą materiały na mediach społecznościowych także Werona, więc też możecie zaglądać, bo będą na żywo materiały. Ja oczywiście też się będę starał kręcić, co będzie można. Spróbuję pogadać z naszymi kolarzami, mam nadzieję, że to się uda. Start i meta jeszcze na razie są nieruszone, słuchajcie, godzina jest dosyć późna już, a jeszcze to wszystko jest nieruszone, ale ja myślę, że oni nie dojechali jeszcze po prostu, oni mają naprawdę długi transfer, więc pewnie zaczną to robić jutro, ponieważ start jest o 15:30, to powinni zdążyć. Jutro cały Rzym będzie tętnił kolarstwem naprawdę, ale jednocześnie w tym Rzymie odbywa się tyle imprez sportowych, i dzisiaj idąc przez koło Koloseum, żeśmy spotkali ludzi, których zachęcaliśmy, słuchajcie, wiecie, co się to dzieje? Jutro jest Giro. Niektórzy, co to jest Giro? Giro, królewski wyścig Włochów, na który ludzie przyjeżdżają z całego świata, kamperami i tak dalej, więc po prostu przyjdźcie jutro do centrum Rzymu, zobaczcie tą różową koszulkę tak naprawdę i jak piją chłopcy szampana tak naprawdę na końcu, bo to jest wisienka na torcie. Krem
De la creme, dokładnie tak. Ja myślę, że no jutro będą tłumy przy trasie, słuchajcie. Będą tłumy siłą rzeczy, bo raz, że będą Włosi, ale dwa, że no pod Koloseum to, co się dzieje, ile tam jest ludzi i ile tam jest języków, tam są wszystkie możliwe języki, więc ja myślę, że ci wszyscy ludzie, żeby z ciekawości przyjdą jutro zobaczyć, co się dzieje, jak te rundy będą wokół Koloseum. I myślę, że będą naprawdę tłumy, także zapowiada się piękne, wielkie święto kolarskie w Rzymie, na które Was serdecznie zapraszamy. Zaglądajcie, tak jak mówię, na media społecznościowe Werona, ja też będę robił jakieś materiały. Będzie się działo jeszcze przy okazji ostatniego etapu. Później oczywiście codziennik ostatni, no i będzie podsumowanie całego Giro. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Ci za wizytę w codzienniku i saluti. Za współpracę. Saluti. Tak naprawdę. Saluti. I widzimy tak się jest. Jutro na ostatnim etapie. Tak jest, dokładnie.